W tym odcinku pokażemy sobie, jak dodać znak wodny w dokumencie Worda. Przejdźmy do karty projektowanie. Następnie w ostatniej sekcji tło strony wybierzmy znak wodny. Jak widzimy, mamy tutaj różne możliwości. Gotowe znaki, takie presety gotowe. Możemy wybrać więcej znaków wodnych z witryny Office lub także niestandardowy znak wodny. Wybierzmy. Nas prawdopodobnie będzie interesować pozycja tekstowy znak wodny. Wybierzmy język polski. Tutaj mamy również gotowe wprowadzone wartości, ale możemy wprowadzić własną, na przykład Tech Akademia. Czcionka, jak mu to ma być zapisane. Wybierzmy Times New Roman. Rozmiar. I układ. Niech to będzie układ ukośny. Wybierzmy OK. I jak widzimy, nasz znak wodny się tutaj wyświetla. Jest on trochę niewidoczny, dlatego jeszcze poprawimy. Wyłączymy opcję półprzeźroczysty. OK. I tak wygląda nasz znak wodny. Teraz będzie on widoczny na każdej stronie. Jeśli, jak widzimy, tworzymy następne strony, znak wodny jest powielany. Jeśli wyeksportujemy nasz dokument, na przykład do PDF-a, jak widzimy, po wyeksportowaniu do pliku PDF, tak ten znak wodny będzie wyglądać. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia!